Popatrzcie, pomyślcie, umiecie liczyć. Pewnie umiecie liczyć, może nawet lepiej ode mnie umiecie liczyć, więc pan redaktor pewnie sobie z tym poradzi dużo lepiej ode mnie, skoro zadał pan takie zadanie. Mówimy o kwocie 33 miliardów, czyli kwocie, która jest zbliżona do tej transzy, która miałaby z KPO w tym roku płynąć do Polski. Przez 3 lata, 3 razy 33, ile nam to daje? Prawie 100 miliardów. Czyli 100 miliardów, jeżeli takie są szacunki, byśmy utrzymali, że tyle będziemy płacić przez kolejne 3 lata, a mamy płacić więcej w ramach systemu ETS, to jest tyle, co mamy dostać z KPO. Czyli Polska, Polacy, swojej kieszeni, to czyli z pana kieszeni, niczym odkurzacze, Unia Europejska będzie wyciągać pieniądze, w ciągu 3 lat wyciągnie te pieniądze, które z KPO mamy dostać w ramach systemu ETS. No i musimy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście nam się to opłaca, godząc się jednocześnie na rezygnację z obszaru suwerenności, na upokarzanie pana prezydenta kolejnymi zmianami związanymi z obszarze sądownictwa, zmian w funkcjonowaniu polskiego parlamentu, więc władzy ustawodawczej, które wymusza Komisja Europejska bezpodstawnie, zmian w obszarze funkcjonowania polskiego rządu, czyli regulaminu rządu, które też całkowicie bezpodstawnie wymusza Komisja Europejska, i ukrytych drobnym druczkiem kosztów, których tutaj nie wyliczałem w tej chwili, związanych z realizacją tzw. kamieni milowych. Bo to też trzeba dokonać obliczeń, o to też będziemy prosić się pana premiera. Ile kosztować będzie Polaków wprowadzenie dodatkowego podatku dla posiadaczy samochodów z silnikiem diesla i benzyny? Jeśli pan redaktor nie jest wśród tym ekskluzywnym gronie i nie jeździ samochodem elektrycznym, to pana też to będzie dotyczyć. Bo będzie pan musiał płacić podatek, który wymusza w kamieniach milowych Unia Europejska za te KPO właśnie od silnika dieslowskiego bądź benzynowego. Będzie pan musiał, jakby chciał pan kupić sobie taki samochód, od rejestracji nową opłatę tak samo ponieść z tego tytułu. Jeżeli pan jest pracownikiem, to trzeba, czy zatrudnia pan pracowników, to też wszystkie umowy będą już ozusowane. Będą to dodatkowe koszty nałożone na Polaków i polskich przedsiębiorców. Przecież to są też koszty, panie redaktorze, pozyskania tego pieniądza w ramach KPO. I my chcemy, aby o tych kosztach odbyła się uczciwa dyskusja Polaków. Bo nic o Polakach bez ich wiedzy, bez ich świadomości. Jeśli Polacy chcą tego rodzaju zobowiązania przyjąć na siebie i płacić znacznie więcej za ten pieniądz i płacić też ograniczaniem w obszarze polskiej suwerenności, naszej wolności politycznej, której zawsze decydowaliśmy demokratycznie, lepiej lub gorzej, ale demokratycznie, tylko żeby to urzędnicy decydowali zamiast rozstrzygnięć demokratycznych Polaków, to jest wola Polaków, mogą tak zdecydować, jeśli tego zechcą, ale powinni mieć tego świadomość kosztów i o tym się nie mówi. I mam nadzieję, że przyszły rok rozpocznie się uczciwą debatą o prawdziwych kosztach KPO.